na imię Darek, jestem alkoholikiem. Cześć Darek. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Krok 11 wybrałem akurat ten fragment, ale ten fragment mi bardziej pasuje do kroku 10, taki obrachunek moralny. I jak ze sponsorem pracowałem na programie, to mi tłumaczył, ale ja za chwilę zapominałem po prostu. Ja bardzo tak chciałem, bo on tak fajnie mówi, tak bardzo chciałem to pamiętać, a za chwilę zapominałem, nie? I on mi do kroku 10 właśnie to, co Nikos czytał, dał mi taki skrót, Enul. Czy byłem egoistyczny, czy byłem nieuczciwy, czy wtedy ja to nazywałem, złapałem urazę dzisiaj, czy wytworzyłem sobie jakąś urazę, czy byłem, czy miałem jakieś lęki, tak, lęki, obawy, niepokoje. To tak a propos obrachunku moralnego. Ale krok 11 mówię o modlitwie i medytacji. I z mojego doświadczenia tak patrzę, że wspólnota jest takim fantastycznym miejscem, gdzie łączy obydwie te rzeczy, i modlitwę, i medytację. I wbrew pozorom ja myślałem, że mi jest trudniej się modlić, a dzisiaj tak patrzę, że łatwiej mi jest klęknąć na kolana, bo to trwa raptem 2-3 minuty. A żeby usiąść sobie do medytacji, to już troszkę więcej czasu potrzebuję. A że jestem leniwy też, i to nie jest tak, że wiecie, że ja jestem leniwy albo że jestem pracowity, tak? Bo to się miksuje. Czasami jestem leniwy, czasami jestem pracowity, bardzo nadgorliwy. Ale to, co Nikos przeczytał, to tam pisało coś takiego, czy ja mogę zrobić coś lepiej w dniu dzisiejszym. I to było jedno pytanie, gdzie ja sobie nie zadawałem. Bo mój perfekcjonizm po prostu powodował, że ja ciągle szukałem jakiejś niedoskonałości, że mogę coś lepiej, że źle zachowałem. No to tak, mi to nie służyło. W zasadzie trudno mi było uklęknąć, bo jak zacząłem pracować na programie, to tak, wiecie, mi się kojarzyło to z kościołem katolickim i tak do kościoła trochę było nie po drodze. I tak patrzę przez całe życie po prostu, nie? Ja przeszedłem tam drogę, którą miałem przejść, ale jakoś tak, no nieważne, no tak miałem po drodze. Ja się z tego wstydziłem po prostu, nie? Tam pisze, żebyśmy się nie wstydzili, ale mi było trudno zaakceptować po prostu. Ja nie miałem, wiecie, z kim porozmawiać. Ja zawsze chciałem mieć starszego brata, bo wydawało mi się, że on mnie obroni, a nie miałem starszego brata, ja byłem najstarszy. Tata pił, więc nie miałem z kim porozmawiać po prostu na takie tematy i tak, no zresztą to tak patrzę, życie mnie tak też przygotowywało, jak ja to mówię, taka Zosia Samosia, nie, wszystko sam, ja nie umiałem prosić o pomoc, wstydziłem się, dopiero jak mi gdzieś tam się cisło do ściany, to pamiętam w wojsku byłem, wiecie, stawałem do raportu drugi raz i groziło mi więzienie po prostu, nie, według regulaminu tam 2 lata więzienia wojskowego i dowódca pułku mówi, że on mi rok czasu mi da i mówi, mi nawet powieka nie pyknie, nie mrugnie powieka, nie? Wiecie, przez półtorej sekundy całe życie mi się leciało wstecz, całe życie to do przodu, jakoś tak. I ja wtedy pamiętam, jak wyszedłem na korytarz, ja wtedy tak bardzo się modliłem, nie wiem, chyba wtedy zdrowaśko odmawiałem, bo to znałem, tak? I bałem się więzienia i nie wiem, na ile te moje modlitwy, wiecie, zostały wysłuchane, dostałem areszt taki na kompanii, nie wojskowy, nie? I jak było ciężko, kiedyś mnie złapali, wiecie, w zakładu pracy, jak wynosiłem lakier. Wynosiłem, kradłem lakier po prostu, nie? I mnie zatrzymali tam wartownicy i ja w domu miałem 60 litrów lakieru, wiecie, to była głęboka komuna po prostu, nie? Jakby wystarczy, że jeden telefon by był, oni przyjechaliby na chałupę i po prostu ja 3 lata to tak na dzień dobry dostaję, nie? Ile ja tam przez te 1,5 godziny się wymodliłem, po prostu to tylko ja wiem. Zwolnili mnie dyscyplinarnie, żadnych konsekwencji poza tym nie było i ja o tym zapominałem po prostu, nie? Wydawało mi się, że ja to jestem tutaj jakiś taki super fajny gościu, taki załatwiać, potrafię w każdej sytuacji się znaleźć, nie? I później, wiecie, jak zostałem hazardzistą, to całe życie byłem, nie? Jak tutaj przyjechałem do Anglii, zacząłem grać i jak obstawiałem to prosiłem, groziłem, przeklinałem na tą swoją siłę wyższą, nie? I czasami dostawałem tak, że wygrywałem i ja zapominałem to po prostu, nie? Że przypisywałem zasługi sobie. Jak przegrywałem, oczywiście wina była siły wyższej, nie? I jakby program mi gdzieś tak to uspokoił przede wszystkim. Ja zacząłem robić, wiecie, zacząłem klękać, zacząłem prosić. Ja obsesja picia mi od razu odeszła, tak? Od pierwszego dnia. I z drugiej strony bardzo bałem się powrotu do picia, bo wiedziałem, że jak wrócę do picia, to po prostu umrę. Prędzej czy później to umrę.
ta obsesja mi została zabrana, więc ja myślałem, że mi to się należy po prostu, że ja coś dostałem po prostu i ja nie muszę o to zabiegać, ja nie muszę o to dbać, ja nie miałem jakichś myśli czy tęsknoty za alkoholem, zresztą alkohol mi nigdy nie smakował. Dopiero program tak, że ja mam jeden dzień do przeżycia po prostu, nie? Że ja mam jeden dzień do przeżycia, że ja zacząłem klękać na kolana, ja się bardzo tego wstydziłem. Wszystko robiłem, żeby żona nie zauważyła i kiedyś ona mnie poszła do łazienki, coś tam i ja akurat na kolanach i ona wróciła się po ręce, nie, bo zapomniała. Po prostu czułem się jak wtedy, jak mnie złapali z tym, jak lakier kradłem, jakby mnie ktoś złapał na gorącym uczynku, nie, jakbym robił coś złego po prostu, nie? Oczywiście jej reakcja była żadna po prostu, ona wiedziała, że ja robię program i powiedziałem żonie o tym. Ona powiedziała, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jaką zrobiłem, decyzji, jaką podjąłem i zacząłem robić. Jak tak zacząłem klękać i ja nie wierzyłem, wiecie, że ten program zadziała. Ja widziałem, że u innych ludzi tak, ale nie u mnie. Nie? Że, zresztą ja całe życie jakiś inny się czułem jakoś, nie wiem, albo niedowartościowany, albo że rodzina taka, albo że kraj taki, albo żona nie taka. A propos tutaj rozmowy przed meetingiem z kolegą, nie? Ciągle było coś, tylko mnie nie było w tym wszystkim, nie? Wszyscy byli winni, a ja nie brałem odpowiedzialności za swoje życie po prostu. Tak, wiecie, działo się coś i ktoś mnie wkurwił, ktoś coś tam, nie? Wszyscy byli winni, tylko nie ja, nie? Taki, żona mi kiedyś powiedziała, taki, wiecie, taki mały, pokrzywdzony Dareczek po prostu, nie? Że nie ma, ciągle się żali i tak dalej, nie? No i między innymi program... ja się nauczyłem na programie brać odpowiedzialność po prostu, nie? Za to, co zrobiłem, za czasy, kiedy piłem i za to, co robię teraz. Jak zacząłem tak klękać, więc w którymś momencie zobaczyłem, że ten program działa, że ja się zaczynam lepiej czuć po prostu. Nie? Tak naprawdę niewiele zrobiłem, bo robiłem proste sugestie, o których tutaj rozmawiamy co tydzień. Między innymi jedna z takich sugestii to była modlitwa i klękanie, nie? Ale żeby się nie modlić o siebie. Nie? Więc o innych mi łatwiej było się modlić, ale to jest jedna rzecz. Wiecie, kiedyś pojechaliśmy na warsztaty do Polski w trzech. To było ciekawe, bo w samolocie był tak, jeden był bardzo wierzący, ja byłem jakby też wierzący, ale trochę inaczej, a ten pośrodku był taki neutralny po prostu, nie? I tak, ale wiecie, ale żeby rozmawiali, nikt na nikogo nie patrzył na krzywo, wiecie, że ktoś coś tam po prostu... Tolerancja, nie? Taka tolerancja, wymiana myśli, wymiana doświadczeń, po prostu ja mam tak, a on ma tak, nie? I wszystko jest okej po prostu, nie? No i jesteśmy na tym warsztacie i tam dzielimy się swoim doświadczeniem i po przerwie ktoś mówi, no wiecie, fajnie opowiadacie o tym, ale mówi, a czy mogliby o medytacji nic mówicie, nie? I wiecie, i mnie tak po prostu, ja bym kolejny raz został złapany na gorącym uczynku, nie? Że o terapii mogę mówić wiele, teoretycznie, ale nie było praktyki, nie? Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że ja robię 11,5 kroku po prostu, nie? Że w tym 11 kroku to jest właśnie poprzez modlitwę i medytację, tak? I tak się zacząłem szukać kogoś, wiecie, żeby mnie nauczyć, zresztą szukać. Jak przyjechałem 20 parę lat temu do Londynu, to ja chodziłem i byłem, i to było i na Wimbledonie gdzieś było, to było za daleko. Gdzieś tam byłem, to tam mi się nie podobało. Później chyba w islamie gdzieś tam byłem, taki ośrodek islamistyczny był, nie? Szukałem po prostu, nie? Tak szukałem, ale no bo za daleko, albo wiecie, to trzeba siedzieć półtorej godziny. Czasami ktoś mówi, nie? To wiecie, gdzie tam półtorej godziny, nie? Ja 3 minuty nie mogę mu siedzieć, jak półtorej godziny, nie? Oczywiście to jest nieprawda. Dzisiaj tak wiem, żeby... Ja dzisiaj tego nie nazywam medytacją, ale siadam na poduszce, po prostu jestem, tak? Że... Zamykam sobie oczy albo patrzę na świecę i już obserwuję swoje myśli, koncentruję się na swoim oddechu. Więc zdałem sobie sprawę, że ja nie robię w komplecie tego programu, to co zrobić? I tak się złożyło, że przez przypadek zaprosiłem taką kobietę z Polski, się okazuje, że ona jest terapeutką, jest buddystką prywatnie i teraz wiecie, jak to pogodzić. I jeszcze ten warsztat medytacyjny miał się odbyć w pomieszczeniach kościelnych. Wiecie, co ja przeżywałem, że wiecie, w trakcie wpadnie ksiądz, że nas tu wygoni po prostu, albo nie wiem, wodą święconą, no po prostu, ja to tak delikatnie mówię, nie? Ale w mojej głowie tam różne rzeczy się działy. Oczywiście nic takiego nie było. Ona fajnie, wiecie, ten warsztat tak poprowadziła dla wszystkich po prostu, nie? Ani to nie było buddyjskie, ani nie było terapeutyczne. Po prostu takie, że każdy może usiąść na poduszce, zamknąć sobie oczy, albo przy otwartych oczach, skoncentrować się na oddechu i wiecie, ja kiedyś chciałem być
jak Schwarzenegger, nie? I sobie wymyśliłem, że jak sobie będę oddychał klatką, to wiecie, to mi mięśnie urosną, nie? Od samego oddychania. Oczywiście mięśnie mi nie urosły, ale ona fajną rzecz taką pokazała, nie? Wiecie, idziecie, jakby siedzieliśmy wszyscy tam chyba 30 parę osób siedziało, ona sobie tak chodziła i nagle wzięła poduszkę i się zamachnęła, nie? I nikt się nie wystraszył. Ale ona wcześniej nam powiedziała jedną taką fajną sugestię, żeby oddychać przeponą. I później powiedziała coś takiego, że jak oddychamy tutaj, to jest takie gotowanie się do walki, nie? I ja sobie zdałem sprawę, że jak ja byłem młodym człowiekiem, jak ja sobie to oddychałem, to ja całe życie byłem gotowy do walki, nie? Walczyłem ze wszystkimi i ze wszystkimi, nawet sam ze sobą. Wstydziłem się oddychać brzuchem, bo wydawało mi się, że jak oddycham brzuchem, to mam duży brzuch, nie? Jak nie będę oddychał brzuchem, to ten brzuch się zmniejszy. No nie zmniejszy się, cuda się tak nie dzieją, nie? Ale a to już było, wiecie, na programie już było i ja myślałem, że już program to jest zajebista sprawa dla mnie po prostu, nie? Jedna z najlepszych rzeczy, która mnie w życiu spotkała, którą doświadczam. Zgubiłem wątek. Przepona. Rzucenie poduszki, nie? Poduszkę, tak. Przepona. O przeponie, tak? Aha, że na programie, że program jest zajebista rzecz i jest, ale ona powiedziała, jakby większa część tego warsztatu była, ona mówiła, wiecie, o ego. Mój sponsor, mój kraj, moja rodzina, moje, mnie, mi, ja, nie? I mówi, tym się nie będziemy zajmować, nie? Bo to jest ego, mówi. I to jest jakby, ego jest przeciwieństwem spokoju, medytacji, nie? I ja zobaczyłem, że jakby kolejne wrota się otworzyły do że ja mam jeszcze tyle pracy w swoim życiu po prostu, nie? Że ja dosyć często używam, wiecie, ja, mnie, mi, moje, dla mnie i tak dalej, nie? To było takie super takie ciekawe doświadczenie po prostu. Byłem bardzo zaskoczony, że było tyle osób. No ale później przyszedł taki dylemat, to jak ja mam przekazać teraz to podopiecznym, czy tam sponsorowanym, tak? A ona powiedziała taką prostą rzecz, to usiądź razem z nim. I ja, wiecie, zacząłem, jak sponsoruję chłopaków, to siadam i opowiadam po prostu, tak jak wam teraz opowiadam. Siadam na poduszce, patrzę się na świecę i oddycham się, sobie wyprostowany kręgosłup, oddycham nosem, usta mam zamknięte po prostu i obserwuję swoje myśli. Nie używam żadnych wizualizacji i tak dalej, po prostu jestem jako obserwator i to takie ciekawe też jest doświadczenie dla mnie, tak? Czasami też stosuję taką medytację, że wyobrażam sobie, że światło, wiecie, tutaj mi wpływa do mojej głowy, oczyszcza moje myśli. Drugie światło niebieskie wpływa na moje gardło i oczyszcza moją mowę po prostu, że czasami wiem, że mój język jest taki. To też ciekawe, ale to później powiem. I właśnie czerwone światło wpływa do mojego serca i tak rozszerza moje serce i taką energię miłości dla innych ludzi. No i tak sobie doświadczam to. Właśnie też jest modlitwa 11 kroku. Ale wiecie, ja powiedziałem trochę mniej prawdy, bo się okazuje, że w religii katolickiej też jest modlitwa, jest też medytacja, są medytacje. Ja nie chcę mówić teraz, bo nie pamiętam, ale ja czytałem o tym, że są właśnie, jest tam też przestrzeń na medytację. I ja miałem taki, wiecie, taki... Ostatnio czytałem, że człowiek, który, nie wiem jak teraz to powiedzieć, że wiecie, tak dogryzać komuś, nie? Podkręcać śrubę i tak dalej, nie? I kiedyś tam mi to tak zaczęło mi to przeszkadzać, no i ze sponsorem rozmawiam, a on mówi... przeczytaj sobie, mówi, modlitwę świętego Franciszka. I to modlitwa świętego Franciszka jest w 11 kroku. Wiecie, jak ja słyszałem święty, to tak od razu mnie krok do tyłu, ale wiecie, już miałem na tyle zaufanie do sponsora, że ufałem mu, że zobaczymy, że to nie jest po stronie sponsora, tylko po mojej stronie, że ja mam jakieś uprzedzenia po prostu, jakieś przekonania fałszywe, nie? Nie spróbowałem, nie doświadczyłem, a mówię, że nie, więc... No i do tego jeszcze to moje takie kiepskie samopoczucie, nie? Więc ja sobie uklęknąłem i wiecie, i tą modlitwę świętego Franciszka zacząłem odmawiać. I tam mniej więcej jest tak, że tam, gdzie jest mrok, żebym wpuścił światło,
tam, gdzie jest nienawiść, żebym puścił pokój, coś takiego, nie? Żeby... A ja wiecie, ja podkręcałem to tutaj atmosferę po prostu, a tutaj... I wiecie, ja wstaję z tych kolan i nie ma tego. I ja czuję, że to, co było we mnie, ten taki... jakiś taki niepokój, takie złe myśli na swój temat, po prostu takie tendencje do a ironia z innych ludzi, tak? To odeszło ode mnie. A ostatnio przeczytałem, że człowiek ironiczny to jakby taki wywyższa się, nie? Jest pyszny po prostu. I tak od razu mnie tak zmroziło, nie? I ja sobie uważałem, że to jest, wiecie, takie żartowanie, że jestem taki śmieszny, bo ja jestem śmieszny, jestem radosny, nie? Dzisiaj widzę, że mi w radość życia wraca, nie? Tak pamiętam, ja, jak na zdjęciach byłem, to wiecie, do 12 roku życia byłem takim radosnym dzieciakiem. A ja wiem, co się stało w wieku, jak miałem 12 lat, tak? Ja wtedy chciałem popełnić samobójstwo i tak dalej, bo ja brałem wszystko na siebie, tak? I od wtedy, od 12 roku życia do czasu, jak przestałem pić do 27, później, no wiecie, samo nie picie, to jest, no to nie jest za wesoło czasami. Dużo męczarni i dużo stresu i tak dalej, więc no ale nie picie to jest jakby podstawa, tak? I dzięki temu, że ja nie piłem, to zacząłem robić program. Ja usłyszałem o sponsorze i tak dalej. A no i później kolejne etap mojego życia to już praca na programie i życie tym programem. Więc to są, zresztą wiele takich, wiecie, było takich momentów zwrotnych w moim życiu i kiedyś myślałem, że wiecie, Indy to jest najlepsza rzecz na świecie. Później, że program jest najlepsza rzecz na świecie, tak? A teraz po prostu żyję i te wszystkie moje doświadczenia, które gdzieś zebrałem po drodze i doświadczam, chce mi się żyć po prostu. Dzisiaj mam takie wrażenie, że żyję pełnią życia, chociaż mam wrażenie też, że to jest taki przedsionek tego, co gdzieś tam jeszcze przede mną. No i tak... Ostatnio jakoś tak, wiecie, pół roku miałem takie... Znaczy, no nie, że ja miałem kiepskie, wiecie, ja nie pracowałem pół roku, zarabiałem mało pieniędzy i tak dalej, nie? Więc relacje z żoną były też niefajne, nie? Ale ja robiłem swoje rzeczy, które miałem robić. Ja wiedziałem gdzieś, że to wszystko minie, tak? Wiedziałem, chociaż ta wiara moja gdzieś w którymś momencie została zachwiana, bo tak, no mówię, kurde, no ile? Miesiąc, dwa, trzy, rozumiem, ale nie pół roku, tak? I w jednej chwili po prostu to faktycznie było w ułamku sekundy. I mi się zmieniło, i żonie się zmieniło. Wiecie, tak jakby zwrotnicę przestawił wajchę i pociąg wjeżdża na właściwe tory, tak? Chociaż tamte też były właściwe. Nie wiem po co, ale wiem, że po coś to było potrzebne. No bo taki też, no to było moje życie. I jakby w jednej chwili po prostu i mi pykło, i żonie pykło. I teraz mamy super fantastyczny czas. Nie chcę mówić, że mamy renesans małżeństwa, bo tych renesansów małżeństwa to już było sporo. Jesteśmy 30 parę lat po ślubie. Jesteśmy razem, no fajny kawałek czasu. Chociaż też wiem, że to też przeminie po prostu. Nie przywiązuje się, wiecie, do tego, że jest fajnie i też nie przywiązuje się do tego, że jest troszkę mniej fajnie, bo to też minie. No, to wszystko. Dzięki. Dzięki. Sumienie grupy za